Kinga Rusin po operacji. Wróciła do kraju i trafiła do szpitala. Co się stało? Kinga Rusin powiadomiła internautów o powrocie do kraju. Jej podróż wiązała się z ważnym zabiegiem, któremu musiała się poddać. W jakim jest stanie? Co się z nią dzieje? Kinga Rusin wróciła do Polski. Dziennikarka dawno temu porzuciła pracę w rodzimej stacji telewizyjnej i zajęła się ukochanymi podróżami. Los rzucał ją po różnych zakątkach globu, jednak to w Kostaryce znalazła swój drugi dom. Po letnim sezonie nieoczekiwanie powiadomiła internautów o powrocie do Polski. Kinga Rusin musi nieco zwolnić tempo, by przygotować się do kolejnych atrakcji. Długo zwlekała z operacją, jednak teraz nadszedł czas na opiekę nad własnym ciałem. Kinga Rusin przeszła operację. W mediach społecznościowych gwiazda pokazał swoje zdjęcie z kanapy. Choć można by pomyśleć, że po wielu intensywnych miesiącach znalazła chwilę na odpoczynek, jej uziemienie nie jest jej samej na rękę. Gwiazda musiała przejść konieczną operację. Na nodze dziennikarki znalazł się opatrunek i orteza, która uniemożliwia jej dalekie wojaże. Po wielu latach intensywnej zabawy i ekstremalnych sportów musiała zdecydować się na ten krok. Za mną planowana prawa ścięgna po kilkunastu latach ostrej jazdy na tyczkach i pływania na kajcie. Mały zabieg, ale potrzebny, no i trzeba zdążyć przed kolejnym sezonem. Przede mną kilka tygodni przerwy w naszych szaleństwach. Kinga Rusin ma plan na odpoczynek. Dla podróżniczki takiej jak była gwiazda TVN tygodnie odpoczynku mogą być prawdziwą męczarnią. Na szczęście Kinga Rusin szczegółowo zaplanowała swój czas, by się nie nudzić. Nie zabraknie kulturowych atrakcji i rozmów z bliskimi. Przy moim łóżku jest metrowy stos niedokończonych książek, odnowione wszystkie subskrypcje do różnych streamingów, na drobie zaległości czytelnicze i kinowe i nagadam się za wszystkie czasy z mamą, z córkami i z przyjaciółkami. Internauci życzyli gwieździe szybkiego powrotu do zdrowia i kolejnych zagranicznych podróży.